Planujesz budowę masy mięśniowej, ale nie masz pojęcia, jak zabrać się do tematu treningu. Chcesz dowiedzieć się, na co trzeba zwrócić uwagę, układając swój plan treningowy na masę. A może po prostu nie masz czasu ani wiedzy, aby szukać rozwiązań i szukasz gotowców. W budowie masy podstawą jest dobrze zaplanowany i opracowany plan treningowy. Właściwie zaplanowane ćwiczenia, intensywność i objętość treningu, a także odpowiednia dieta to kluczowe elementy, które pozwolą Ci szybko budować masę mięśniową. Dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z treningiem siłowym, ułożenie takiego planu na własną rękę może być dużym wyzwaniem. I właśnie dlatego przygotowałem to nagranie, w którym pokażę Ci, jak krok po kroku stworzyć skuteczny plan treningowy na masę z uwzględnieniem podstawowych zasad i technik treningu. Najważniejsza kwestia to, aby budować masę, podstawowym narzędziem jest trening oporowy, siłowy i nadwyżka kaloryczna, w której mamy odpowiednią ilość białka. W tym nagraniu skupię się głównie na treningu, ale pamiętaj, że sam trening to jest za mało. Aby zbudować mięśnie, musisz dać im odpowiedni bodziec do wzrostu, więc musimy się upewnić, że trenujesz wystarczająco ciężko. Tutaj są takie parametry, które powinniśmy modyfikować. Głównie jest to objętość treningowa i ona powinna zależeć od intensywności Twojego treningu. Im bardziej wymagające jest ćwiczenie, bliskie 100% Twoich możliwości, tym mniej powtórzeń serii uda Ci się wykonać. Z kolei ćwiczenia na poziomie 60-70% Twoich możliwości będziesz mógł zrobić w kilku lub kilkunastu powtórzeniach. Generalnie poleca się, aby w ćwiczeniach wielostawowych, takich jak na przykład czy martwy ciąg, wykonywać mniej powtórzeń. I tutaj zakresy zaczynają się od 3-5, tak, w górę, ale z większym ciężarem, a ćwiczenia izolowane, na przykład uginanie ramion, robić z nieco mniejszym ciężarem, ale z większą ilością powtórzeń. Tu mamy zakresy 8-12. Jeżeli będziesz planował swój plan treningowy, to zwróć uwagę na to, aby w skali tygodnia wykonywać około 8-12 serii na małe partie mięśniowe, takie jak na przykład biceps, i około 12-16 serii na duże partie, takie jak plecy. Niezależnie od tego, jaki plan treningowy wybierzesz i co będzie w tym planie, najważniejszą zasadą trzeba zwiększać objętość treningową z treningu na trening. Czyli musimy po prostu progresować. Możemy robić to na przykład dodając liczbę powtórzeń albo serii, albo po prostu dokładając dodatkowy ciężar. Jeżeli chodzi o liczbę treningów, to dla osób początkujących najlepszym rozwiązaniem będzie wykonywanie ich 3 razy w tygodniu, maksymalnie 4. Pomiędzy poszczególnymi treningami najlepiej zachować przynajmniej 24 godziny przerwy, a jeżeli robisz trening FBW całego ciała, to od 48 do 72 godzin. Jeżeli chodzi o przerwy pomiędzy poszczególnymi seriami, to czas zależy od tego, z jakim ciężarem jest robione dane ćwiczenie. Jeżeli robisz ćwiczenia izolowane i są mniejsze ciężary, to przeważnie przerwa będzie krótsza, będzie trwała do 2 minut. Jeżeli mamy większe ciężary i ćwiczenia wielostawowe, to wtedy przerwa jest dłuższa i ona może trwać nawet do 5 minut. I zauważyłem, że osoby początkujące mają taki problem, że zastanawiam się w ogóle, no po co mi ten plan, przecież starczy pójść na siłownię, pomachać, porobić jakieś ćwiczenia i będzie dobrze. I oczywiście przeważnie na początku tak jest, sobie pójdziemy, pomachamy, zrobimy biceps, klatę i jakieś efekty będą, ale te efekty bardzo szybko się skończą, więc jeżeli zaczniesz z odpowiednim planem albo po jakimś czasie wdrożysz odpowiedni plan, to pozwoli Ci po prostu stale progresować, żeby nie było zastojów i dany cel budowy masy możesz osiągnąć dużo, dużo szybciej niż bez konkretnego planu. Więc jeżeli nie chcesz marnować czasu, to odpowiedni plan jest kluczowy. Kolejny ważny aspekt w budowaniu masy to technika. Aby upewnić się, że robisz ją poprawnie, możesz po prostu nagrać się, jak wykonujesz jakieś ćwiczenie i potem obejrzeć je samemu i porównać, nie wiem, do na przykład jakiegoś nagrania z YouTube, na przykład mojego, albo wysłać do analizy przez trenera. Co mogę Ci powiedzieć z mojego doświadczenia, jeżeli jesteś osobą początkującą, nie trenowałeś na siłowni, nie miałeś dużo ruchu, to nie zaczynaj samemu. Zacznij z kimś, zacznij z trenerem, zacznij z profesjonalistą, zacznij z kimś, kto może skorygować Twoją technikę, bo naprawdę można sobie zrobić więcej krzywdy, kontuzji i problemów niż efektów. Tym bardziej mówię, jeżeli zaczynasz i długi czas się nie ruszałeś. Podam Ci teraz przykładowy trening FBW, który angażuje do pracy całe ciało. Bazą są tutaj ćwiczenia wielostawowe. Trening mamy na 3 dni. Idealnie sprawdzi się dla osób początkujących. Wykonujemy tutaj 3 serie, a po jakimś czasie 4 serie każdego z zaproponowanych ćwiczeń. Ilość powtórzeń powinna być indywidualnie dopasowana, też według zasad, o których mówiłem wcześniej. Pamiętaj, żeby przy takim treningu zrobić rozgrzewkę i tam nie wystarczy tylko pobiegać czy zrobić cardio, ale robimy rozciąganie dynamiczne, aktywację mięśni i serię wstępne. Jeżeli nie wiesz, o czym mówię, mam to na moim kanale, poszukaj albo po prostu zgłoś się do kogoś, kto Ci wszystko wyjaśni, albo ja Ci mogę wyjaśnić, bo rozgrzewka to jest mega kluczowa rzecz, żeby właśnie nie mieć kontuzji i też fajnie budować masę. Pierwszy dzień zaczynam od przysiadu, angażuję bardzo fajnie nogi, pośladki, czworogłowy, uda, ale także mięśnie brzucha czy pleców. Stajemy w pozycji wyprostowanej nogi na szerokość
wysokość bioder, chwytamy sztangę szerokim chwytem, umieszczamy na barkach, napinamy brzuch, ściągamy łopatki, wykonujemy wdech i powoli opuszczamy się, uginając kolana, odpychając pośladki do tyłu. Tutaj bardzo ważne jest, żeby nie podwijać miednicy na dole, czyli żeby odpowiednio kręgosłup był ustawiony. I zanim zaczniesz robić jakiekolwiek ciężary, zobacz, jak robisz przysiad i czy właśnie nie podwijasz tej miednicy, czy masz dobrą technikę, nagraj się, bo przysiad z ciężarem to jest trudne ćwiczenie i jeżeli jesteś osobą początkującą, na początku możesz robić po prostu sam przysiad bez żadnego ciężaru. Przysiad wykonuj do momentu, w którym czujesz, że gubisz napięcie mięśni, a twoja miednica zaczyna się podwijać, wtedy robimy stop. Plecy powinny być cały czas aktywne, napięte, wyprostowane, nie odrywamy pięt od podłogi i kolana kierujemy na zewnątrz, a nie do środka. Kolejne ćwiczenie to wyciskanie sztangi na ławce płaskiej. Tutaj głównie angażujemy klatkę piersiową, ale też dużą część ciała. Kładziemy się na ławce, stopy w lekkim rozkroku i mocno dociśnięte do ziemi. Zwróć uwagę na to, aby wypiąć klatkę i zrobić mostek. Chwytamy sztangę na chwytem. Łopatki ściągnięte, aktywne, barki opuszczone i mocno dociśnięte do ławeczki. Wykonując dech, opuszczamy sztangę do środkowej części klatki. Zatrzymujemy na ułamek sekundy, a następnie dynamicznie unosimy do góry, wypychając powietrze. Wypychana sztanga powinna być skierowana po skosie, a nie pionowo do góry. Następnie mamy wyciskanie żołnierskie, które angażuje głównie barki. Chwytamy sztangę na chwytem, nieco szerzej niż na szerokość barków. Stopy ustaw w lekkim rozkroku. Plecy wyprostowane, aktywny brzuch, pośladki. Nadgarstki powinny być przedłużeniem przedramion. Wyciskamy ciężar w górę. Cały czas pamiętać o tym, aby prowadzić łokcie przodem, a przedramiona kierować w górę. Wzrok skierowany przed siebie. Staramy się tutaj nie wybijać ciężaru z nóg. Czwarte ćwiczenie to uginanie ramion na wyciągu dolnym. Ćwiczenie izolowane, angażujące do pracy biceps. W trakcie jego wykonania pamiętaj o zachowaniu stabilnej pozycji. Łokcie powinny znajdować się jak najbliżej tułowia, a gryf trzymamy pod chwytem. Zgięcie przedramion wykonaj w pełnym zakresie ruchu, a przy rozciąganiu bicepsu zrób pełny wyprost w stawie łokciowym. Następne ćwiczenie to prostowanie ramion na wyciągu górnym. Pytamy linkę albo drążek, ciało trzymamy w stabilnej pozycji, a łokcie blisko tułowia. Ramiona powinny być nieruchome, a ściągając uchwyt w dół mocno napinamy triceps, aż do pełnego wyprostu ramion. Kolejne ćwiczenie na brzuch to unoszenie nóg w wisie. Zacznij od złapania drążka na chwytem na szerokość barków. Twoje ciało powinno znajdować się w linii prostej, napinając mięśnie brzucha, unieś kolana do klatki piersiowej i kontynuuj ten ruch do momentu, aż miednica uniesie się do góry. W najwyższym punkcie zatrzymaj ruch na sekundę i wykonaj wydech. Ćwiczenie wykonujemy powoli, pamiętając o tale napiętym brzuchu. Drugi dzień rozpoczynamy martwym ciągiem. Proponuję tutaj wersję klasyczną. Angażujemy tutaj mięśnie pośladkowe, dwugłowe ucz, czworogłowe, prostowniki grzbietu, głębokie brzucha, no prawie całe ciało. Wykonać martwy ciąg, stań ze stopami rozstawionymi na szerokość bioder i wykonaj półprzysiad, trzymając stopy blisko sztangi. Włap sztangę mniej więcej na szerokość barków, ramiona i plecy powinny być wyprostowane, a głowa ma być przedłużeniem kręgosłupa. Trzymając taką pozycję, zrób wdech i unieś sztangę. Podczas unoszenia cały czas prowadź sztangę blisko ciała. Kiedy minie ona linię twoich kolan, zacznij przyciągać ją w kierunku bioder. Zakończ ruch, utrzymując mocne napięcie brzucha oraz pośladków. Następnie w kontrolowany sposób odstaw sztangę na podłogę, powoli zginając się w biodrach i również pilnując, aby sztanga znajdowała się blisko ciała. Nie zginaj kolan do momentu, w którym sztanga nie znajdzie się poniżej ich poziomu. Kolejne ćwiczenie to hip thrusty. Zdecydowanie najlepsze ćwiczenie na pośladki, aby je wykonać, oprzy się ławeczkę i ustaw sztangę nad biodrami. Te stopy powinny być rozstawione na szerokość bioder. Wzrok kierujemy przed siebie, napinamy pośladki oraz brzuch i unosimy biodra do góry. Pamiętaj, aby nie wypychać zbyt mocno, aby nie doprowadzić do przeprostu. Następne ćwiczenie to podciąganie na drążku. Złap drążek na chwytem nieco szerzej niż rozstaw twoich barków. Zawieśnij na nim z wyciągniętymi ramionami oraz napiętym brzuchem, zrób wdech i rozpocznij ruch od mocnego ściągnięcia łopatek w dół i do siebie. Płynnym ruchem dodaj pracę ramion, kierując łokcie w stronę bioder i podciągnij się. Ćwiczenie wykonujemy powoli, pilnując, aby nie kołysać tułowia i nie zarzucać ciała w górę. Jeżeli to ćwiczenie jest dla ciebie za trudne, to możesz spokojnie wykonywać łatwiejsze warianty, na przykład powolne opuszczanie na drążku czy pomocą gum oporowych. Kolejne ćwiczenie to pompki. Świetnie angażują klatkę piersiową i triceps. Pozycją wejściową powinna być deska, czyli układ, w którym ciało tworzy linię prostą razem z głową, biodrami i kolanami. Łokcie powinny znajdować się blisko ciała. Pamiętaj o tym, aby utrzymywać rotację w barkach, a także o aktywnym brzuchu i plecach. Jeżeli nie potrafisz jeszcze wykonać takich klasycznych wersji, możesz zrobić pompkę na kolanach. Następne ćwiczenie w tym dniu to uginanie ramion z hantlami. Tak samo jak w przypadku używania wyciągu górnego, pracujemy tutaj nad bicepsem. Na koniec tego dnia mamy ćwiczenie na brzuch, czyli plank. Klęknij na podłodze i oprzyj się na przedramionach, zginając ręce w łokciach pod kątem prostym.
Arki powinny znajdować się dokładnie pod łokciami, opierając się na palcach stóp, unieść tułów. Pamiętaj o napięciu mięśni brzucha i nie wygnaniu odcinka lędźwiowego. Na początku staraj się trzymać nawet 10-15 sekund i z czasem będzie coraz łatwiej. W trzecim dniu zaczynamy od rumuńskiego martwego ciągu. Angażujemy tu mięśnie posiadkowe, prostownikowe, kulszowo-goleniowe. Ustaw nogi na szerokość bioder, dłonie połóż na sztandze, trochę szerzej niż na szerokość kolan. Ściągnij łopatki, wypnij klatkę piersiową, mięśnie brzucha powinny być napięte, a głowa ma być przedłużeniem kręgosłupa. Wykonaj skłon ze sztangą, kierując biodra do tyłu. Drugie ćwiczenie to wyciskanie hanty na ławce płaskiej. Do pracy zaangażowana jest tutaj głównie klatka piersiowa, a także ramiona. Pamiętaj o tym, aby zachować naturalną krzywiznę kręgosłupa. Ściągnij łopatki, a łokcie kierować pod kątem 70 stopni. Trzymając ciężar w górze, zadbaj o to, aby ramiona były ustawione na szerokość barków, a kciuki skierowane ku sobie. Następnie mamy wyciskanie żołnierskie, czyli ćwiczenie na barki. Omówiłem już je wcześniej, więc przejdźmy od razu do kolejnego ćwiczenia. Będzie to ściąganie drążka wyciągu górnego, czyli super ćwiczenie na plecy. Aby je wykonać, usiądź przodem do wyciągu, a kolana zablokuj o pałki. Zrób drążek szerzej niż szerokość barków. Zrób wdech, odchyl się lekko do tyłu i wypnij klatkę piersiową, inicjując ruch poprzez ściągnięcie łopatek w dół i do siebie. Przyciągnij drążek do górnej części klatki piersiowej, opuszczając łokcie wzdłuż tułowia w kierunku bioder. Unikaj kołysania tułowiem, a ruch postaraj się zainicjować z mięśni grzbietu, a nie ramion. Następne w kolejności będą dypy, czyli pompki na poręczach, w trakcie których angażujesz do pracy swój triceps. Ważne będzie tutaj ściągnięcie łopatek oraz napięcie brzucha, a także pośladków. W trakcie wykonywania ćwiczenia wykonuj spokojnie, opuszczaj swoje ciało. Ten ruch powinien być jak najbardziej kontrolowany, dojść do pozycji, w której łokieć jest zgięty prawie pod kątem prostym, a następnie unieść się w górę. Przechodzimy teraz do Alechów. Jest to kolejne światłe ćwiczenie na brzuch. Będzie potrzebny ci tutaj warkocz, który musisz przypiąć na lince wyciągu górnego. Stań przed wyciągiem i chwyć warkocz po bokach, następnie wykonaj skłon tułowia. Ramiona mają być nieruchome, stanowić tylko przedłużenie linki. Najważniejsze w tym ćwiczeniu jest czucie mięśniowe i moment spięcia. Nie ciągnij ciężaru rękoma, staraj się wykonać pełny zakres ruchu. Pamiętaj, aby utrzymać stabilną pozycję ciała i nie bujać biodrami. Jeżeli nie możesz tego zrobić, to możesz dać tu mniejszy ciężar. Tak jak już wspomniałem, ważnym elementem budowy masy mięśniowej jest także odpowiednia dieta. Jeżeli chciałbyś dopasować trening, jak i dietę indywidualnie pod swoje potrzeby, cele i możliwości, to ja z moim teamem możemy ci tutaj pomóc. Pomogliśmy już setki podopiecznym budować masę i zmieniać swoją sylwetkę. Zapewnimy ci wsparcie i motywację do działania na każdym etapie współpracy. Jeżeli zależy ci na czymś takim, kliknij sobie na link w opisie czy w komentarzu, przejdź na moją stronę sklep mariuszmróz.pl i zobacz, jak możemy ci pomóc. To było na tyle. Pozdrawiam i do kolejnego nagrania.